Szanowni Państwo, interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie się. Tym razem pan Kosior do protokołu, rozumiem. I to tak jest. Pan Kapuściński, bardzo proszę. Potem pan Garda. Gilarski. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie. Najpierw chciałem przypomnieć, że nie dostałem odpowiedzi na poprzednią interpelację dotyczącą kosztów związanych z ostatnim Sylwestrem na rynku głównym i przypominam jeszcze raz i proszę o odpowiedź na tę interpelację. Teraz ta interpelacja również dotyczy tego skandalu, który miał miejsce na rynku w Sylwestra i brzmi w ten sposób. Szanowny Panie Prezydencie, w związku ze skandalem, jaki według wielu środowisk i mieszkańców Krakowa miał miejsce podczas organizacji tegorocznego Sylwestra Miejskiego 2013 w Krakowie, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Czy Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, pan dyrektor magister inżynier architekt Jan Janczykowski, wiedział o skali agresji w przestrzeń najpiękniejszego, największego placu w Europie, jakim jest rynek główny? Kto personalnie ze strony Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podpisał się pod zezwoleniem na organizowanie w tak barbarzyński i szkodliwy dla Krakowa sposób imprezy sylwestrowej? Kto zezwolił na wjazd ciężkiego sprzętu, który to wjazd potencjalnie może oznaczać dewastację rynku głównego, płyty rynku? Kto nie przestrzegał uchwały Rady Miasta Krakowa z 3 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto, który to uchwałę podjęcie miał na celu m.in. ochronę krajobrazu kulturowego poprzez przeciwdziałanie nadmiernej rozbudowie działalności handlowej i usługowej, ingerującej w formę architektoniczną obiektów zabytkowych, bądź zakłócającej ich ekspozycję, jak również ingerującej lub zakłócającej możliwość ekspozycji przestrzeni publicznej lub sprzecznej z tradycją kulturową parku i związaną z nią estetyką. Czy główny plastyk miasta Krakowa, pani Agnieszka Łakoma, do której zadań należy m.in. opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego, harmonijnego, estetycznego wizerunku miasta lub wydawanie opinii wymaganych w procedurach realizacji zadań prowadzonych przez Komórkę Organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne podpisała zgodę na ogrodzenie dużej części rynku ohydną czarną folią i wybudowanie miasteczka namiotowego z wielkich namiotów w kształcie mongolskich jurt, które skutecznie na prawie 3 tygodnie zasłoniły najpiękniejsze zabytki Krakowa. Jeżeli nie podpisała takiej zgody główny plastyk miasta, pani Agnieszka Łakomy, to kto personalnie podpisał się pod taką decyzją? Organizatorzy Sylwestra, Krakowskie Biuro Festiwalowe i TVN zapewniali, że na teren rynku nie będzie można wnieść szklanych butelek. Jak to się w takim razie stało, że według informacji z Krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania tylko na rynku głównym i dochodzących do niego ulicach zebrano około 16 ton szkła. Najwięcej było butelek po tak zwanym szampanie. Jeżeli przyjmiemy, że butelka waży średnio około 0,5 kg, to okazało się, że na rynek w noc sylwestrową, w której uczestniczyło tylko 20 tysięcy osób, wniesiono około 32 tysięcy butelek. Jeszcze jedna interpelacja, właściwie zapytanie. Szanowny Panie Prezydencie, proszę o informację, jaka firma i za jaką kwotę wyprodukowała spot reklamujący zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022, który był emitowany w Polsacie TVN i TVN24. Kto sfinansował produkcję emisję tego spotu? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny Garda, potem Pan Radny Gilarski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja mam krótki temat, ponieważ dostałem odpowiedź na interpelację i bardzo dziękuję za tę odpowiedź, tylko że ona jest troszeczkę niezbyt pełna, jasna. W związku z tym chciałbym dopytać bardziej precyzyjnie. Czy jest wielowariantowym koncepcji przebudowy estakady i tramwajowo samochodowej nad ulicą Opolską, czy jest brana pod uwagę koncepcja budowy samej estakady tramwajowej bez budowy, bez możliwości poruszania się samochodów, w związku z tym, czy to jest w ogóle analizowane i brane pod uwagę, w jakim stopniu jest szansa, żeby taka sytuacja zaistniała, żeby nie było połączenia z trasą wolbromską z południa Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Gilarski, bardzo proszę. Potem Pani Radna Fijałkowska.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja składam dzisiaj dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja w sprawie sytuacji w Szpitalu Żeromskiego, gdyż na swoje poprzednie nie otrzymałem odpowiedzi. Nie otrzymałem również terminu, w którym tę odpowiedź otrzymam. Były czasy, kiedy Pan Prezydent, jeśli nie zdążył statutowym, to jest 21-dniowym terminie udzielić odpowiedzi, podawał, w jakim terminie jej udzieli. Niestety Pan Prezydent od tego odszedł i nie podaje terminu, mówiąc, że w terminie późniejszym, czyli może to być w każdym terminie, ad calendas graecas, może być odłożona odpowiedź. Więc ja tego nie przyjmuję i proszę, dodając kolejne pytanie, proszę o wyjaśnienie. I druga sprawa dotyczy już normy przedstawicielskiej liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia, a liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach, w związku z tym, że mamy rok wyborczy, w związku z tym proszę o przekazanie takich informacji o liczbie mieszkańców w okręgach wyborczych i w dzielnicach na dzień 31 grudnia 2003 roku. Dziękuję. 13 roku. Dziękuję. Dziękuję Pani Radna Fijałkowska. Bardzo proszę. Do protokołu Pani Radna Tatara. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja składam cztery interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy filii numer 1 osiedle Zielone 28. Między innymi proszę o podanie kosztu pobytu dziecka w przedszkolu, o weryfikację kosztów, które są podawane między innymi przez rodziców. Interpelacja druga. Czy w każdej szkole w bieżącym roku szkolnym jest zatrudniony pedagog? Jeżeli nie, to proszę o podanie liczby szkół, w których następuje brak etatów na stanowisku pedagoga szkolnego. Trzecią interpelację składam w związku z uzasadnieniem do projektu uchwały kierunkowej dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącej dobrej i bezpiecznej edukacji, której czytamy między innymi tak. Zajęcia dodatkowe przedszkola są prowadzone często przez osoby przypadkowe, a ich koszty są dla miasta wysokie. Bardzo proszę o opinię Pana Prezydenta w tej sprawie oraz przygotowanie zestawienia zajęć dodatkowych w przedszkolach wraz z wykazem kadry bądź firm, które prowadzą zajęcia. Interpelacja czwarta. Czy w Urzędzie Miasta Krakowa został uruchomiony punkt infolinia dla rodziców w celu zgłaszania informacji dotyczącej stołówek szkolnych bądź obiadu? Ewentualnie jakie inne formy monitorowania pracy stołówek szkolnych są wdrażane w Urzędzie Miasta Krakowa? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radna Maliszewska, potem Pani Radna Patena. Idziemy jak burza. Macie Pani już gotowe tezy? Te nowe, wie Pani. Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Dobrze. Proszę uprzejmie Pana Prezydenta o informację w związku z inwestycjami deweloperskimi prowadzonymi przy ulicy Stelmachów, lewa strona licząc od ulicy Władysława Okietka w stronę ulicy Jasnogórskiej. Potężne budowy deweloperskie od 2 lat absolutnie zniszczyły ulicę Stelmachów, która miejscami jest nieprzejezdna. Proszę uprzejmie o informację, jakie warunki w zakresie budowy infrastruktury drogowej w tym rejonie nakreślono deweloperom w pozwoleniach na budowę. Dziękuję Pani Radna Patena. Bardzo proszę. Coś mnie... Ja. Panie Prezydencie, ja w sprawie budżetu 2014 roku na stronach Polskiej Agencji Prasowej w serwisie samorządowym w listopadzie ukazała się informacja pod tytułem dane do budżetu, mam przypomina o kwocie 1242 zł na przedszkolaka i czytamy dalej, planując przyszłoroczny budżet, gminy mają dane niezbędne do oszacowania wysokości dotacji przedszkolnej, przypominam, samorządy mają otrzymać 1242 zł na każdego przedszkolaka i powinny tą kwotę umieścić w budżecie. Odnoszę wrażenie, że w naszym budżecie, który został już uchwalony, ta dotacja nie jest ujęta. Dlatego bardzo proszę Pana Prezydenta o wskazanie, czy jest ujęta, a jeżeli nie jest ujęta, to dlaczego. Dziękuję. Dziękuję. Pani Radna Jantos do protokołu. Pan Radny Ptaszkiewicz nie. Też do protokołu. Dobra. To
Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę.